jedziemy sobie dzisiaj do miasta, w którym drugą wizytę odkładam od bardzo, bardzo dawna. Widzimy się z powrotem za godzinę 15 minut w miejscu. No dobra, czekajcie. Witam Was oczywiście w Tarnowie. Byłem tutaj już w tamtym roku. Zobaczcie, jak było. Dzisiaj spowiada się niesamowity dzień. Pełen fajnych rzeczy. Jedziemy teraz autobusem. Pogoda nie dopisuje, mam nadzieję, że się poprawi. No to zostałem już sam na sam z Tarnowem. Ruszamy na podbój. Stamtąd, widzicie katedrę? Stamtąd przyjechałem. Słuchajcie, po wspinaczce dotarliśmy na górę świętego Marcina, a dokładniej na zamek tarnowskich ruiny. To byli pierwsi właściciele Tarnowa, już tak naprawdę od średniowiecza. To zbudowane w XIV wieku przez Spycimira. Muszę się stąd zbierać, bo jest straszna pogoda po prostu. Miało nie padać, no cóż. Ale super miejsce, fajne widoki. Children, God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise the heavens up higher. It's gone. I za to właśnie kocham Tarnów. Chodźcie dalej. Ciekawe nagrobki. Tutaj w Tarnowie to jest przede wszystkim, właśnie zauważyłem. Nawet jest trasa zwiedzania tego cmentarza. To jest ciekawe. Na przykład patrzcie, taka żółta tabliczka. Grób Jana Szczepanika, ale o nim będzie jeszcze kawałek dalej w filmie. Muszę przyznać, że naprawdę jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy, jakie kiedykolwiek widziałem w Polsce. Wow, naprawdę piękne nagrobki. Praktycznie każdy jest inny, ładnie rzeźbiony. I z żeliwa, i z jakiegoś kamienia. Super. Super miasto. Jedno z moich ulubionych chyba, to Tarnów. Za mną urodził się Jan Szczepanik. Jan Szczepanik jest nazywany Leonardem da Vinci Galicji. Wynalazca, twórca z dziedzin fotografii, tkactwa, barwienia tkanin, czy też telewizji. Naprawdę, naprawdę geniusz. To jest tak zwana tarnowska ławeczka poetów. Niestety nie rozpoznaję żadnego z tych poetów, więc wybaczcie, musicie się sami domyślić, kto to jest. Ale idziemy do innego poety, inny pomnik. Jestem związany z czymś, jeden poeta, Roman Brandstetter. Wybitny znawca Biblii, za co dostał nagrodę. Tłumacz i pisarz. To jest park strzelecki z mauzoleum Józefa Bema. Oczywiście jest w remoncie, czego mogłem się spodziewać, bo jest zima, ale nieważne. To jest dobre miejsce na zjedzenie drugiego śniadania. Ławki są suche i wyszło słońce. No, a bardzo fajny park. Są alejki, jakaś ukształtowanie terenu zróżnicowane, tabliczki. Na przykład tam jest też taka, co to za drzewo, no, bardzo ładne miejsce. Z
Tak, jeszcze na sam koniec chciałem wam powiedzieć na temat komunikacji miejskiej w Tarnowie. Za ten bilecik zapłaciłem 3 zł. Jest to prawie, jest to ponad 2 razy drożej niż w Krakowie. Jechałem 15 minut, a bilet jeden na godzinę. Nie mam pojęcia po co. Autobusy są w złym stanie. Te bilety są strasznie drogie. Jeszcze kierowca był niemiły. Więc taka niemiła rzecz na sam koniec pobytu. Jesteście bardzo fajnym miastem. Ach. Wróciłem tu znowu. Wspomnienia pierwsze wróciły, oczywiście pozytywne. Zostały też pozytywne. Bardzo fajne miasto. Daleko od Krakowa jak jesteście, to możecie wpaść. Nie wiem jaki jest kolejny kierunek naszych wojaży, bo sam siebie zawsze zaskakuje. Więc co? Chyba nie zgadniecie. Ja też. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!